Dzień dobry Państwu. Dziś wtorek jest, 3 września 2019 roku, godzina 14.30 dochodzi. Chciałem najpierw wszystkich pozdrowić, przesłać Boże pozdrowienia, życzyć wszystkim całej Polsce, młodzieży, wszystkim, ażeby uczyli się dobrze w szkole, same szóstki zdobywali, żeby otrzymywali świadectwo z czerwonym paskiem, każdy. A teraz chcę powiedzieć jedną sprawę dla was. I to właśnie dla Srawka. Srawka chcę powiedzieć z tego powodu, że ty jesteś moim zdrajcą. Srawku. Obiecałeś, że przywieziesz wersalki. Nie widzę tych wersalek po dziś dzień. Obiecałeś, że przyjedziesz, będziesz pomagać sprzątać. Nie widzę tego. Tylko umiesz fałszywie nagrywać. Włożyłeś do mojego telefonu podsłuch i nagrywanie. I powiem tak. Srawku, jeżeli będziesz człowiekiem dobrym, spełnisz obietnicę, co obiecałeś, bo nie ja obiecałem, ale ty sam powiedziałeś, że kupisz wersalki, z jednym człowiekiem przywieziesz. Nie widzę tych wersalek po dziś dzień, jest raczej mówię, i przestań nagrywać i robić podsłuchy w tym telefonie moim. Zaprzestań, proszę cię, i przyjedź, Srawku, i zlikwiduj to. Zlikwiduj to. Bo ja nie chcę, żeby ktoś mnie posłuchiwał i nagrywał. Ja chcę normalny, zwykły telefon. Może być płaski, ale normalnie tylko zadzwonić człowiek do człowieka, kulturalnie. A nie po cichu włożyłeś podsłuch i nagrywasz. I wszystko wiesz, wiadomości. Powiem, Srawku, nie tędy tobie droga. Wiem, gdzie mieszkasz, tylko na razie RODO jest, to nie mogę mówić, ale wiem, gdzie mieszkasz. Wyłąchałem nawet rodzinę Pawła tu w Białymstoku. Przyznał się, że ma. Wiem, gdzie pracuje. Jutro jadę do rodziny jego i będę rozmawiać z Pawłem rodziny. I Pawełku, mówiłeś, że cię pobiję, że nie chcesz przyjechać. Przyjedź. Ja cię palcem nie tronę. Ja cię palcem nie tronę nawet. Po co mnie bić? Po co mnie komenda? Po co mnie prokuratura? Sądy? Człowieku? Czy ty jesteś normalny, czy walnięty? Powiedz, człowieku. Czy tak Pan Jezus nakazuje, żeby człowiek nad człowiekiem znęcał się? Żeby major oblewał mój operator, czy ja go oblewałem? Czy ja jemu robię coś szkody? Zastanów się sam, Pawle. A wtedy powiesz, przyznać mi rację. I nie bój się. Przyjedź. Przyjedź, ciebie nie tronę. Ani nikt z Białegostoku ciebie bić nie będzie. Po co ma bić? Po co ma bić? Bić się to jest grzech śmiertelny. To jest grzech śmiertelny. Jeżeli ty, Pawle, w Boga wierzysz, naprawdę, naprawdę, ale naprawdę, bo ja się dowiedziałem, że inne podsłuchy, ale to będzie w następnym wywiadzie ze mną, albo nagraniu, ale do wiadomości na razie zostaje moje, ale wszystko wiem. I chcę tylko ciebie, Pawle, zapytać się konkretnie, po co ty to robisz? Po jaki czort? Po jaki diabeł? Ty powiedziałeś, że chcesz ze mną zgodzić. Tak. Można żyć w zgodzie. Człowiek człowiekiem powinien żyć w zgodzie. Tak jak Pan Bóg nakazał. Bóg, Pan Jezus, miłujcie się, bracie. Jak ja was umiłowałem. Ale Paweł podsłuchów nie zakładał. Ja wiem,
ale chcę mi do Pawła powiedzieć. Miłujcie się. Teraz chcę powiedzieć do Sławka. Sławku, nie będę na ciebie mówić, Sławek, jeżeli spełnisz swoją obietnicę. Jeżeli spełnisz swoją obietnicę, to co obiecałeś dla mnie. Chyba, jeżeli człowiek dla człowieka. Dam taki przykład. Na innym człowieku dam. Przypuśćmy, Gienek obiecuje dać mi telefon, to powinno dać. Mnie to nie obchodzi. Tak samo i ty, Sławku, obiecałeś przy majorze, przy innych ludziach, że przywieziesz nowe wersalki. Gdzie te wersalki? Człowieku, a ty, Pawle, mam pretensje tylko do ciebie. Pretensje. Bić nie będę, tylko pretensje mam. Dlaczego ty wozisz po cichu majora, a mówisz, że nie wozisz? Przyjeżdżasz do Białegostoku, a ty w Warszawie nie mieszkasz, tylko w innym miejscu mieszkasz. Tu w Białymstoku mieszkasz. I pewnie, że ty przyjeżdżasz, majora wozisz. Tak, bo masz czas, masz wszystko. Jeszcze skłamałeś, że nie masz samochodu dostawczego? Masz, Pawle. Busa nie masz? Masz. Bo bus to twój biały. I Pawle, przestań kłamać, przestań oszukiwać, bo ty jeszcze według mnie to jesteś młodziutkim szewiczkiem. Młodziutkim szewiczkiem jesteś, Pawełku. I powiem tobie tak. Nie będę ciebie tronić z palcem, jak przyjedziesz. Porozmawiamy szczerze, w cztery oczy. Możemy pojechać gdzieś do jakiejś restauracji czy gdzieś. Porozmawiać, siąść przy stoliku w dwojga i porozmawiać. Szczerze chcę tylko z tobą porozmawiać. Jak Bóg, Pan Jezus nakazał. Tak samo i do ciebie kieruję, Sławku. Bo na razie Sławek jesteś. Jeżeli przywieziesz wersalki, dwie sztuki, to nie będziesz Sławkiem. Będziesz akuratnym człowiekiem. Nagram, że spełniłeś swoją obietnicę. I będę miał wtedy i teraz mam, wykasuj ten dla mnie posłuch raz i nagrywanie. I będą zmienione kamery monitoringowe, większe, bo dodzwoniłem i dziękuję, chciałem podziękować dla pani Katarzyny z firmy tej, co wymieniła, co rozmawiała kulturalnie pani przyjedzie, prezes, i powiedziała, że ja będę zatrudniony w jej firmie. Ale właśnie zrobiłeś. Ciebie widzisz? Nie, ciebie. Że powiedziała, że gwarancja musi być od założenia kamery. Nie dali te ludzie gwarancji. Majora namówili, żeby gwarancji nie brał. A ja zadzwoniłem dzisiaj, zdziwiła się prezesowa, że tak i powiedziała, że pojedzie do księgowej majora, weźmie tą papier, fakturę, że jeszcze ludzie ich, tej firmy, posługują się pieczątką szefowej. Tak powiedziała, być nie będzie. Będzie zmiana na stanowisku tej firmy. Ja zostaję albo wiceprezesem, albo kierownikiem tej firmy. I ja będę podpisywać faktury i gwarancje. Z moją pieczątką będą ludzie mieli za montaż kamer lepszych, silniejszych do nagrywania. I będzie firma podobno z Bielska przeniesiona do mnie i ja jako zastępca prezesa będę monitorować, jak pracują, nadzorować się, inaczej powiem, jak pracują nasi pracownicy. Moi i tej szefowej, pani Katarzyny też. Bo super. Pani Katarzyna jest kobietą bardzo dobrą, kulturalną, rozmawiała ze mnie. Akuratną. Akuratną. I chcę przesłać dla pani Katarzyny. Buziaka. Proszę? Buziaka. Chcę przesłać Buziaka. Przesyłam dla pani z całego serca. I co jeszcze?
chcę panią Katarzynę pozdrowić z całego serca, z całej duszy, życzyć dużo, dużo zdrówka, Bożego, Bożego błogosławieństwa, radości w życiu, dużo pieniążków, szczęścia, pomysłności, szczęść Boże, pani Katarzyno. A co z tymi podsłuchami? No, z podsłuchami będzie wyjaśnione. Musi Sławek się zgłosić się do mnie i wyjaśnić. A jak się nie zgłosi? Pismo pójdzie do mamy, bo ja mam adres. Ja mam adres. A co z policją? Będzie zgłoszony na policję. Bo tak to nie można robić. Podsłuchy w telefonach. I będzie za to Sławek odpowie. Bo jest paragraf, nie wiem, który tam paragraf, że jak podsłuchujesz bez pozwolenia człowieka, nie wiem, X, to ten, który podsłuchuje, karalny jest. To co? Na razie tyle. W tym tygodniu pojedziemy na trójkę. No, pojedziemy na trójkę, ja napiszę na piśmie i tak dalej. Wszystko jest. I dla wszystkich jeszcze raz szczęścia, zdrowia, ale uczniom życzę, ile studentów, bo zaraz będzie rok studenckie rozpoczęcie, ażeby ukończyli, tak jak powiedziałem z początku, że świadectwo mieli z paskami czerwonymi wszystkie. Na dupie. Nie, na dupie to nie, żeby mieli na papieru. Na papieru. No, na papierze. I życzę dużo, dużo zdrowka, szczęśliwej nauki życzę. No i co jeszcze życzyć? Życzę, ażeby... Pomyślności, radości w życiu. Ładnego pisania w rzeczy, tak żeby byli czytelny charakter. Życzę. No i nie łamania piór, tylko pisania piórem. No tak. Teraz. Bo na rok się życzy się połamania pióra, na zakończenie roku, a na początek to życzy się ładnego pisania w zeszytach, uczenie się, zapamiętywania wierszyków itd. A jeszcze raz przesyłam dla wszystkich profesorów od szkoły, od przedszkola do najwyższej, do studiów. Też szkoła to. Dużo, dużo radości, pomysłności, radości, szczęścia, dużo pieniążków i Bożego, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. Pozdrów Krzysiu jeszcze Wykop. Serdecznie pozdrawiam z całego serca Wykop. I Discord. Co? I Discord. A co to jest? Discord, no. I Discord, też pozdrawiam. Wszystko. Na razie. I dziękuję bardzo. Bywajcie.